Kurwa mać. Plus. Tą stawka dzisiaj. Drobnymi też mogę zarzucić za jakiś wspólny odcinek. Negocjacje u ciebie nie stoją na wysokim tym poziomie, co ci mogę powiedzieć wprost. 7 nowiutkich przeciwników. Wszyscy gotowi? Pan taki Waflos. Czy ja chcę tego i tak w następnej turze? Szczerze nie wiem, w sumie mogę chcieć. Dobra, niech będzie. Co to za nowa postać? Xyrella. No co ona robi? Za 2 many coś tam wymienia, już nie pamiętam co. Taty z jednego stronnika na drugiego chyba. Nie mów innym, ale trzymam kciuki za ciebie. Pamiętaj, co się nie zabije, to cię wzmocni. O cie, panie Waflu, co to za gówno? Co ty mi tu dajesz za badziewie? W sobie chyba powinienem tego zawiązać, a to zakliknąć. No to nie, Jendy z Baru wymienia miniony, ale Xyrella wymienia statystyki. A nie, przepraszam, Xyrella kupuje za 2 golda stronnika i zmienia mu staty faktycznie. Pomyliło mi się z tym Wolginem. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Oby tak dalej. Nie ma sensu. Bez sensu. No nieźle. Muszę przyznać, że takiego szajsu to już dawno nie widziałem. I chętnie bym użył Hero Power, ale tu nie ma sensu używać Hero Power. Dobra, whatever. Stawmy to tak jak jest. Oh my god. Piki pak. Kurde, przez ostatni tydzień tak se lajtowo podchodziłem do wszystkiego, co miałem zrobić, bo nic nie było na już, więc mówię, a dobra, to zrobię jak będzie trzeba. I oczywiście, jak już przyszło co do czego, to nagle mam do zrobienia 50 rzeczy. Ech. Nienawidzę tego. A niestety dosyć często tak mam. Się odkłada coś, odkłada, a później jest to na już, to na wczoraj, to na za chwilę, to na przedwczoraj. Mm-hmm.
stronnicy pokazali, co potrafią. O, i stronnicy pokazali, co potrafisz, baby. Baby, 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 baby. Baby, baby, baby. Dobra. To tak, przywiążemy tego. Kupimy sobie bombę i kupimy sobie tego. I wstawimy sobie tu bombę. Zresztą poczekamy, że w następnej turze coś padnie fajnego. Dzisiaj dostawał... co? No ja też dziś dostawałem syf. A, w sensie, że... no... dzisiaj jest pechowy dzień dla graczy ustawki. Wszyscy mają. Co my tutaj mamy? Piratów, ratów, tatów, ale chyba nie chcemy piratów, nie? Tak myślę. O, tu mamy takiego wafla i to już możemy prędzej chcieć. Zrobiłbym tak, to bym se majdnął, to bym se sprzedał, to bym se kupił. Mamy majtka, kajtka. Więc tego mecha se sprzedam. To se zroluje, raczej se zroluje. Tu nic innego ciekawego nie ma. Prawda. Ten będzie za dwie tury, ten będzie w następnej. W następnej klikamy hero... ten... znaczy nie, w sumie nie w następnej. Chyba, że nam się coś fajnego pojawi pod hero power, to wtedy w następnej. Okej. Masz dużą przewagę. O, właśnie coś wymyśliłem. Muszę sobie zapisać. O, masz tu dla mnie prawdziwy gang świeżaków. No ja bym powiedział, że raczej jeden wielki szrot. Zobaczmy, zrolujmy. Tu mamy murloki, ale ja nie mam murloków. Okej, okay, nie mam też demonów. Tu mamy jakiegoś pirata, jednego czy drugiego. Dobra, zrobimy tak. Sprzedam tą bombę. Zamrożę to, zagram to. I czy ja chcę sfrizować tego i iść w piratów? Nie, no nie chcę. Przepraszam za te łupiny walające się po ziemi. Straszne niechluje z tym wiecie miejscem. Robić znaki zapytania? Ja zawsze jak robię znak zapytania, to piszę dwójkę z kropką. Wygląda to jakbym był lekko jebany. Masz 100% na przegraną. No i to rozumiem. To jest git. Odwrócone S pisz. Znaczy próbuję to właśnie zrobić, ale wychodzi mi dwójka. Może z tymi piratami coś ci się udało grać? Coś mi się wydaje, że chyba czeka mnie herbatka. Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? Właśnie tego było ci potrzebne.
Let's me see. No dobra. To make sense. Dopadnie cię fart lub zguba. Teraz tak. Nie no, w piratów idę, no, mając Elizę, no to ciężko w coś innego iść. Tu nic nie ma. Nad Bombel. Chodź, Bombel. Zawsze powtarzam, że półśrodki są dla leszczy. Niech będzie tak. Poważny problem. No czekaj, spróbuję napisać odwrócone S. S się pisze tak. No w sumie nawet wyszło. A to może jednak, kurde, to jest sposób. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. To pisz tak jak dwa, ale prostopadle do linii końcówkę i kropkę. What? What? Mówiłem? Mówiłeś? Mogę potwierdzić, że mówiłeś? Dobra. Mamy Brana, ale Bran nam niepotrzebny, ten jełop też nam niepotrzebny raczej. Szukamy pajratów. Też muszę przyznać, że kolce zwierzę by tutaj weszło o wiele lepiej. Że będzie zobaczyć ich wszystkich w akcji. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Tyle roli zrobiłem i tylu kurwa trafiłem tych piratów. Więc nie. Po prostu świetnie. Czy wy macie jego uczcie pytajniki stawiać? Może? Kto to wie? Mówił, że nie umie. No, mnie nie nauczyli w szkole. Niestety, w szkole mu wylezę. Się nie nadaje im uwięzylem. Oglądaliście w ogóle film Uwaga naukowy Bełkot o przekrętach przez telefon? Jak tam ziomka chcieli ujebać na 37 tysi. A jak powiedział, że on zdaje sobie sprawę, że gada z oszustami przez 4 godziny, to chcieli, żeby mu chcieli, żeby im zapłacił za te 4 godziny. Beczunia 100% normalnie. A 11 damage w rej. No wyśmienicie. Wyśmienicie, proszę państwa. Dobrze, czy dostanę jakichś piratów? O, dziękuję, dostałem. Czuję się ukontentowany. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Nie ruszaj się! Ha! Chcesz się mocować? Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Wyśmienicie, wyśmienicie. Bardzo ładnie. Normalnie. Uff. Do mnie ostatnio jakaś oferta fotowoltaiki dzwoni po 10 razy dziennie. Sporo.
Ale jak to oszukiwać oszustów, to niemoralne. No, no właśnie, jak tak można, nie? Ziomki się tak napracowały, żeby kogoś ojebać. Się nie udało, no i lipa. Ja bym chciał, żeby do mnie zadzwonili, bo byśmy sobie zrobili z tego stream. Byłaby beczunia. No ale nie dzwonią. Może kiedyś się zdecydują na taki krok. Kto wie? Kto wie? Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Może ty do nich zadzwoń. Przepraszam, czy mogliby panowie spróbować mnie oszukać, bo chciałbym sobie zrobić bekę na streamie? Proszę grzecznie, ładnie. Nowy pasik. Co to taki hejt się posypał pod filmem na YouTubie? No nie wiem, spytaj ludzi. Czemu mnie pytasz? No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Wynajmij rekruta, póki możesz. Zróbmy tak i niech stoją w ten sposób. Ten myśliwiec to ogólnie ostatnio na złą drogę zszedł. Raz się naśmiewa z youtubera próbującego się uczciwie zabić. A, okej, kumam. No cóż, mogę powiedzieć. Generalnie to chyba nie jest mój dzień dzisiaj. Chyba należy generalnie skończyć. Generalnie.